Nazywam się Maria Alicja Korzeniewska, jestem pracownikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej Samorządowego Centrum Kultury. Bardzo odpowiadała mi praca w bibliotece, mogłam się wyżywać twórczo. Jestem z wykształcenia plastykiem, z wykształceniem średnim, ale tutaj po prostu mogłam naprawdę tworzyć, prawda, no różnorodność formy, kolaże, malowane po prostu plakaty, pisane, wszystko wykonywane jest ręcznie. Teraz sobie odchodzę na emeryturkę. Skąd się u Pani wzięła pasja tego malowania, powiedzmy? No skąd? Ja mam przygotowanie. Ukończyłam Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu i trafiłam do Mielca. Który to był rok? 1973. Samorządowego Centrum Kultury i tam właściwie wykonywałam rzeczy duże, dużych formatów i scenografię i projektowałyśmy stroje dla teatru. No różnorodność form naprawdę, natomiast ze względów zdrowotnych zostałam przeniesiona tu do biblioteki i myślałam, że się tutaj nie odnajdę. Natomiast ile tutaj zastałam inspiracji w książkach dla dzieci, dla dorosłych, więc cieszę się, że mogłam tutaj pracować, że mogłam dopracować do emerytury, ponieważ są to plakaty i w filiach na terenie miasta. I czy, czy to głównie były plakaty okolicznościowe, tak? Tak, raczej dotyczące biblioteki. Natomiast w Domu Kultury też wykonywałam plakaty, z tym, że były związane z działalnością bardziej Domu Kultury. Oczywiście plakaty i plakaty dla potrzeb biblioteki naszej tutaj właśnie w Mielcu, dla tej głównej biblioteki i dla filii, prawda, na terenie miasta.